Ogólnie złoty, cena do dodania, wybrania się 100 jak gratis. O, jak 100 jak gratis, to kurde. Zdrowy, zdrowy widać, zdrowy. Hamuje, no. Nie ma linki. Nie no, ale to tu rozwalasz system znowu, kurczę. To twoje? Nie wiedziałem, czego zrobić nad kola, jak wjeżdża na motocyklem, wiesz? Aha, to, dobre, dobre, no. To jest twarde, wytrzymałe to. I nie zgnije. No tak. Nie zgnije. Masz coś wspólnego z tym świętem kosza, czy nie? Tak, organizuję. Tak, organizujesz? Aha. O, no to... Ty na co dzień jeździsz? Tak. No. Do pracy. Dojechałeś z domu? No tak. No przecież byłem nawet u ciebie, że oprowadzałeś nas po muzeum wtedy u Mariana. No. To ja nim stałem na dole z kempingiem. Na Ukrainie jeszcze kilka razy. No, już na Ukrainę tu jechałem. O. Dwa razy już to byłem w nim. No i chodzi, nie? Chodzi, jeździ. No, jest. A co, przyjechała święto kosza do nas? Zapraszamy. No, jest, kiedy to jest, to święto kosza? No w czerwcu robimy, na początku same. No. Dobra, wrzucę tam jakieś informacje na ten, nie? Po trzy dychy. O święcie kosza. No, dobrze. No. I zapraszamy. Zobaczysz, fajno, bo to jest... Taka jest, taki inny zwrot, bez ochroniarzy, taki w takim... W starym stylu. No, takim super. To może na, za na ten, kumpu, może za jadę. Tak, to fajnie. Jeszcze raz, trzymaj się. Hej. O, to teraz możemy iść lewą stroną, a może jest kolega od tych, skrzynek. Skrzynek. Dzień dobry. Podoba mi się, tylko jeszcze muszę wynaleźć plan, co w niej będę trzymał. To jest 1/4. Są takie jak ta, jak ja mam wyższe, są pomówki. Aha. Są pełnopaletowe. A, to masz gdzieś dostęp do tego? No tak, to wiesz, to aluminium. Aluminium tego nie pomalujesz. To. No. Dobra, dzięki. Aha, no dziękuję, dziękuję. Aha, chciałeś pójść? Okej, 200. Tutaj mamy jakieś luski, różne ramy. O, tam jakiś fajny silnik. Coś. Koło. A tutaj nie dotyczy pojazdu. No wiem, to się ostatnio pytałem właśnie. Przy jakim stópki co kolego. Święty dom. O, tutaj jest jakaś literatura, widzę. Literatura faktu. Coś z motocyklowych jakiś będzie? Książeczek? Coś? Motocyklowych to nie wiem. Chyba nie ma. Same te, samochody chyba. Monety dawnej Polski. Okej, okay, to dziękuję. Aha, tutaj też są. Tutaj mamy. Co? Kopak? Zeszyt. Zeszyt koci. O, tu zegarki. Cześć. Tu mamy, no. Jaka cena powiedzmy za to? 25. Ale ładna patyna jest tutaj. 25 tysięcy, no. No, słuchajcie, na naszym stoisku kolega Michał nas odwiedził, cześć. Pozdrawiam całą makipę wszystkich, po kolei. O, no widzisz, jest trochę tych ludzi. No, Michał tutaj przywiózł różne gadżety, Kamilę obdarował fantami, także tak. Wielkie dzięki.
No i tyle. Trzymajcie się, widzimy się na kanale. Tak, tak. W kanale. Będziesz pisał? No, tu jest Arek, mówi, że będzie dużo pisał. Jak nie będzie pisał, to będzie kara od zarządu. No, fajnie, słuchajcie, tutaj strasznie dużo ludzi odwiedza nasze stoisko. Dużo widać, że ogląda, kupują. Tutaj jest ten negocjator. Negocjator łysego. Sobie robisz taką rękę, wiesz, o, Kamila, ty chciałaś tą pomadkę. Jest więcej pomadek, Grzesiu? Dzięki. Jest więcej pomadek? Jeszcze nic. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj. Ale paliwo się lało, zmieniło. O, no. Miał taką kafę. Dobry. No, ja tam chciałem prunicę coś, tak warunek. Daj mi tą prunicę. No i wziął tą prunicę. Cześć. Oglądam. W jakiej cenie ta jawa, przepraszam? 7 tysięcy. Aromet? 2. Dlatego pytam, jak cenie. Pana. Możemy sobie zrobić zdjęcie? Radę. Możemy, pewnie, no. Pewnie. No, ta, dawaj, żonka. Ale żonka, no chodź tutaj. No, chciałem, żebyś ten. O, to włączone. No, właśnie, i trzymała i było drugie ten. No, muszę cię teraz przeszkolić. To muszę Kamilę przeszkolić, żeby tutaj obsługi urządzenia. Tak. No. O, witam, cześć. Cześć, okay. Jacek. Marcin. Coś tu masz fajnego? Same fajne rzeczy. O, ale lampki fajne. No, zobacz. Własny wyrób, proszę pana, tak. No. Lampeczki, wieszaki. O, ile to wygląda. Klucza, wieszaki z kranu. Robione takie rzeczy. No i tak. No, do takich pisloptów, nie? A do ciebie namiar tu jest, tak? Mogę posprzątać twój strych. Kurczę, też bym posprzątał jakiś strych. No. Takie rzeczy tam jeszcze, lustereczka z tych, z krążków od pieca. Aha. Takie coś, o, albo z syfonu. A, widzisz, to pomysłowe różne fajne rzeczy, no. Fajnie. Cudeńka. Z ocet. Zobacz. Co, no?
No, ze starej piły, no, ręcznej. Wiertarka. Znaczy, Boże, wiertarki, no, ja mówię piła, ale wie, mam taką jeszcze wiertarkę na uszy. Ręczną. No. Mam gdzieś taką, jedną mamy taką, gdzieś kiedyś dostałem na jakieś urodziny czy coś, właśnie taką lampkę zrobioną, wiesz, czegoś. Z odzysku? Z odzysku, no. Fajnie, poczekaj, no. To zobaczę, co tu jeszcze masz. Gdzieś to wystawiasz, te lampki? No gdzieś tam na Oki w Jolixie są. Aha, tu są. Wiesz, tak. Jak komuś się spodoba, to mogą dzwonić do ciebie. Pewno. Czekaj, jeszcze strefa ochrona, ujęcie wody. Ochrony. No, to takie resztki. A tam jeszcze jakieś tabliczki zobaczymy. Pich. Pif, o, pif paf. Pif paf. No, jak na Świebockim pociąg przyjechał. Prawie jak targ na torach. No, to też jest dobry. Dobry program, dobry. Mieliśmy takie klimaty, także... Oglądasz też. Oglądam. No, to fajnie, fajnie, że... To są tutaj dobrze skopiowane. Aha, ale ten też wygląda jakby kiedyś był samochód, skopiowany. Kiedyś było coś... Nie, no bo jest na... To jest rant, no? No. No, ale wygląda... Ale tak wygląda faktycznie... Jest było... ksero z epoki. I jak to cenisz? Tutaj stówkę, a tutaj po 5 dyszek, nie? Aha. Aha, instrukcja na prawo. Takiej dużej nie widziałem, oryginalnej jeszcze. Ze schalki mam gdzieś taką dużą. Co nie ma? Jest junak. Zbiorniczek. W jakiej cenie zbiornik do junaka? 200. A to do czego tłok taki? Stacjonarny. Jakiś porządny. To może być na bryloczek. Do kluczy, no. Widzę jakieś stare pudełeczka. Pasta do obuwia czarna. Gluten. Kawa kakao. Żądać. Widziałeś, Kamila? Żądać herbaty w opakowaniu Pluton. Dobra reklama. A w Złotym Stoku miałem dużo tych. Dziadka w komórce właśnie sobie właśnie śrubki i inne rzeczy takie trzymał w tych pudełeczkach. To jakby w Polsce towar deficytowy, takie pudełeczka, tam jakieś poniemieckie przedwojenne. Całkiem sporo tego było. Nawet właśnie tam z tego Reichenstein, z fabryki prochu. Teraz jest. Teraz jeszcze bagażnik tam. W tej, w sali pamięci. W jakiej cenie ten kadet? 1800. O, już by nie stał tutaj. Porę się zorientowałem, bo miałby kasę. No, mówię, bierę! Jakby, od razu by było. A to do czego sili? No, Simpsona, szwalbo. Aha. Albo duo. Dobra, dzięki. Idziemy dalej. Legowisko. Czekaj, tutaj widzę jakieś, patrz. Tu jest jakieś ukryte stoisko. Dzień dobry. Cześć. Jakobs Coffee. Kurczę, ale czap. Ile cenisz takie coś? 200. Rzeczy fajna. Jakobsa. Do Jakobsa powinieneś napisać. Jeszcze się uchowało. No, starego jakiś ten sklepu na ekspozycję. O, i tutaj fajny patent na klucze. Walka. Walka. Soul Head.
Tak. To by się ciapnął. Jakieś homofony. Strażaki. Nie ma problemu. Halo? W jakiej cenie komary? 2300 z papierami. 2300, a ten drugi? Patrz, no się wysłaj te numer telefonu, żeby właśnie na tą łezkę. Chcesz papiery? A który otrzymałeś? A no właśnie o to chodzi, że... Zabezpieczone, zarejestrowałem tablicę. Zabezpieczone, że ty mi wydałeś. Coś przez jakiś czas przez tą pandemię tak popierdoliło się i... Dobra. Ja się z nim skontaktuję, najpierw będzie dzwonił. Napęd do tego. Jaki cenie taki jaki napęd? Kolor? Bo nie bordowy. Nie, nie, on jest taki... Też... Aha, bo żaden bordowy. Stówka ślimak. To jest ten pan, co nagrywa. To jest ten pan. Tak. I od... Pozdrawiamy i... serdecznie pana. O, dziękuję. Kiedy jest Helka? Już niedługo chyba. Tak? Już chyba. Tak, to fajnie, to bardzo mi miło. Kurde, to bolą. Przez to przyjechaliśmy, bo może się uda. Tak? O. Polecam. 200, no ale co, i fajny bazar? Kurde, ja próbowałem, ale super było. Tak, cześć, przepuścisz mnie tam, idę piątkę przybić. Piąteczka. Cześć. To jest ten pan, co nagrywa, co oglądamy. Cześć, o. To dla ciebie mam tą. Dla ciebie mam naszywkę. W Czechach chyba tam, nie? Tak, w Czechach też, no. Fajne sprzęty mają. Tak jeżdżę i ty wiesz. I się pytam. O ceny. No, ale ten, fajnie, że... A taka jawka, powiedz mi? Jest cena? O, cztery koła. Cztery koła do rozmów. No. A skąd jesteście w ogóle? Grodzic. No, ja lubię, bo to nie jest. No widzisz, czyli coś jednak dają te filmiki, nie? Że na Poznań. No. Fajnie ten. Tu jest w ogóle, podoba mi się ten bazar. Lepiej niż we Wrocławiu na tym, nie? To jest taki... No. Ale się rozkręca. No. Na razie. O, ten, nie? Jakich miłych tutaj samych sympatycznych widzów mamy. O, stary telewizor jest. Co? A to rower, wasz z silnikiem tutaj, nie? Masz zbiornik tutaj, paliwa. O, jaki to historia. Jaka cena tu takiego? Nie twoje? A, nie ma, właściciela nie ma. To się nie dowiemy. Ale tutaj też ten, zobacz, ten też wygląda jak rower. O, silniczek, ale to fajnie, o. Fajnie to wygląda. Są twoje? Tak. Powiesz mi ceny? 2900, 5,5. O, ale fajnie ma tutaj biegi przy tym. Fajnie to wygląda. Zaraz jakaś muzyka niestety w tle, myślę, że leci już. Teraz trzeba będzie ten country poddać. A nie ich troje. No, ale nie, bo mogą... No wiem, no przecież. O, są ten. Dzień dobry. No ale co, idą ci te motorynki, nie?
Ja tylko powiem tak, że teraz we Wrocławiu były po 9 tysięcy takie ładne, nie? Widziałem na filmiku. I od razu dałem, bo widziałem, że ktoś z widzów kupił ją, dlatego od razu napisałem też, że sprzedana, żeby nie było, że ten, nie? Także słuchajcie, nie ma co się dziwić, że teraz kosztują takie motocykle tyle. No jak... Niestety tego jest mało. Jest mało, ładnie zrobione, robocizna. No. Na razie. No, okazało się, że ktoś, wiesz, ktoś inny dał komentarz, a poszło na mnie, no. Tak, że w ogóle inny ten. O. Co tutaj ma? WFM. Cześć, tu jest cena, o. 5500 tylko. A tu Simson? 4700. PW, to jest tablica. Jonak, tysiączna Jonaku scena. 3000. O, to jest fajne. Do... Tu palisz tak z boku. Dolot, nie? Tutaj się dorzuca? Tak, tak, dobra. Kurczę, to taki jest ten. Turbo piecyk, nie? I co, i tutaj możesz coś ten? Tak, no. Fajnie, no. Można by było coś ten gotować na dworze. No. O, trzeba te ściągnąć. Schowek. Super. No, fajne. Super, fajne. Szaszłyka, bo to mnie bardzo interesuje, no to w Poznaniu. Coś z promocja. O, szaszłyk 12 zł 100 gram. Ale ładne jedzonko. Słuchajcie, nawet mi się zdaje, że tutaj tańsze są ten, tańsze właśnie. O, tutaj jakieś. Ten szaszłyk nie mam czasu tutaj zjeść, ale myślę, że zdaje mi się, że jest taniej. Słuchajcie, śmieszna sytuacja wyszła, bo ktoś pomylił mnie na Facebookach. Ktoś mi musi mieć założone z moim logotypem konto, bo gdzieś tam zhejtował tutaj kolegę wystawiającego się. Czekajcie, zobaczę, co tu jest za obozowisko. O kurczę, ale fajny tu obóz. Skomentował gdzieś tam jakieś motocykle, że no coś tam był jakiś ten, nie? I takie nieporozumienie wyszło, ale dogadaliśmy się, wszystko jest. Wszystko jest ok, więc kolejny raz wychodzi na to, że warto rozmawiać, warto wszystkie rzeczy właśnie od razu mówić sobie bezpośrednio, bez tam jakichś tych i super. No ja jestem zdziwiony, bo ja na Facebooku, jak często zresztą mówię, że na tym Facebooku to już w ogóle nie siedzę, dodaję tam czasami na nasz fanpage, a tak to siedzę teraz tylko tutaj na YouTubach z wami. Dobra, idziemy jeszcze tutaj zobaczyć co nieco. O, szefie, ty jesteś, ja cię poczekaj. Czas. Uwaga. Robimy tutaj palenie tego. Wózka 125. 1200 zł. Cena do dotowania. Wydania się 100 jak gratis. O, jak 100 jak gratis, to kurde wy. Zdrowy widać, zdrowy! A hamuje? Hamuje, hamuje! Hamuje, no to dobrze! Nie ma linki! No i super, no i kurde, takie rzeczy tylko na bazaru, że w Poznaniu. Dokładnie. Dziękuję się, bardzo, do miłego. Się, do miłego, cześć. Pociąg, pociąg jak na tym, nie? Sprzedane już? O, to będziesz na pusto wracał, Simson został. A to mi się nie pali. No, będziesz po samolicie. Pewnie, że. No, to zajedź Simsonem. No. Na razie. Słuchajcie, wracamy. Jak ja zawsze dostaję prezenta, zobaczcie, jak Kamila dzisiaj jest obładowana. Obdarowana.
co, podobało ci się na bazarze? Tak. Randka? Tak, no. Mamy skręcać, a skręcać nie, prosto. Wyjechaliśmy, słuchajcie, z bazaru w Poznaniu. Bardzo fajna impreza, także polecam. Teraz chyba będzie kolejna edycja we wrześniu. Jeszcze jedna uwaga właśnie do tych cen, jak wam, do osób, które komentują głośno ceny, że na przykład drogo albo coś tam, no to tutaj słuchajcie, jednak w tych pieniądzach te motocykle się sprzedają, więc trzeba mieć jakąś akceptację, że są ludzie, którzy kupują i nie obrażajmy się wzajemnie, no bo to po co takie rzeczy robić, po co nie jakieś tam niefajne sytuacje. Nie, tylko te moje filmy mają uświadamiać bardziej, że są takie ceny. I jak ja rozmawiam tu ze sprzedającymi, to te motocykle się po prostu sprzedają. Wiadomo, że jest jakaś, zawsze jest negocjacja, można porozmawiać. No ale jak chce się mieć od ręki, nie ma się czasu wynajdywać gdzieś tam po shopach, po wioskach, bo też się pewnie znajdują, wiadomo, za 500 zł, czy chociaż już coraz mniej. No dobra, nie będę więcej. Nie będę was tu nudził, pewnie w części vlogowej wam tam coś zapodam, a teraz jeszcze jadę na jeszcze jedną giełdę tutaj w Poznaniu. Także trzymajcie się, Kamila była z nami, także Kamila... Pozdrawiam Top Chat, hej hej. No, także mam nadzieję, że będę ten coraz częściej zabierał kamę na wyjazdy, tak? Będzie mi ten... Pierwsze muszę ci drugą kamerkę sprawić. Chyba po to mnie zabiera, żebym za tobą chodziła z kamerą. O nie, nie dam się w to wlog. Żebyś fanty wnosiła. O, albo nagrywała z przyczajki. Dobra, kończymy już, bo znowu się ten rozgadaliśmy. Znaczy ja się rozgadam. Trzymajcie się, hej. Dobra. Czyli jak będą, jak słuchaj, jak słuchajcie, witam w części vlogowej, tutaj był teraz film, a ja tutaj wam nagrywam wam wstęp. Mam nadzieję, że wam się bazar podobał. Mega fajny, mega fajni ludzie, mega fajni wystawcy, mega motocykle. Ceny myślę, że też dobre. A tutaj miałem dzisiaj odwiedziny Jacka z psem Diego. I za chwilę ten, on teraz już wyjeżdża, a ja za chwilę tutaj wam pokażę, co tu się działo u nas w środku. Lecimy z koksem. My Łebę zaczęliśmy reklamować, zanim w ogóle... Łeba powstała. Po tym, jak się ukradli ten. A zaczęło się w 1990, gdzie hipisi zajumali nam ciuchy. Także naprawdę, to jest bardzo długa historia. Ja mam nadzieję, że ich tam spotkam. Może i znajdę gdzieś. A słuchajcie, to było o tyle śmieszne, że mojej jakby żony siostra wyjechała do Szwajcarii i przysłała jej takie, wiecie, piękne ciuszki, które wiecie, jak to była korona, u nas nie było. No i po prostu to wszystko poszło. Poszło do ludzi. Także jak znajdzie teraz jakiegoś, wiecie, rock'n'rollowca i pójdzie, wiecie, w jakiejś różowej... To wiadomo, że to on. To będzie on. Pokaż metkę. No, jestem już tu w sklepie. Dzisiaj były te odwiedziny właśnie Jacka i Diego. To jest taki pozytywny wariat, który jeździ ze swoim psem po całej Europie, po całym świecie, można powiedzieć. Teraz jest, udziela się na różnych targach, wystawach, ale był też w Łebie. No i przyjechał dzisiaj. Myślałem, że tutaj dodam ten materiał właśnie do części vlogowej, ale tyle nagrałem tego, że będzie pewnie osobny odcinek, może na święta wypuszczę to. A dzisiaj tylko jakieś takie uryweczki zobaczycie, no bo to szkoda ten. Dzisiaj tyle fajnych rzeczy tu było na bazarze, a ten odcinek też nie może trwać 6 godzin. Dzięki słuchajcie jeszcze raz za tego wczorajszego live'a, dzięki za te wszystkie osoby, które licytowały. Różne tutaj przedmioty brały udział w zabawie różnorakiej. Było naprawdę, działo się wczoraj na tym live'ie, także fajnie, że byliście, fajnie, że zaglądacie. Mimo, że był mecz Polska-Albania, to tutaj całkiem sporo ludzi było. Co tam jeszcze? Powysyłam te wszystkie rzeczy, które wygraliście pewnie na dniach. A jutro jeszcze wejdzie kolejny odcinek, znaczy kolejny, pierwszy odcinek z targu w Poznaniu, targu staroci.
Myślę, że chyba tak. Już będziemy mieli Poznań zamknięty i będę mógł wrzucić tutaj wam jakiś odcinek z targu na torach. No i tyle. Jutro będzie trochę chyba... Aha, jutro w środa, więc jutro o 19 zaglądamy. No dobra. Więc tymczasem, Borem Lasem, żegnam się. Tutaj w jednym odcinku, chyba w drugim odcinku z Poznania, był Junak. Piękny Junak. I słuchajcie, ja mam w sklepie takie książeczki o Junaku, taka Biblia Junakowa, wydana tutaj przez tą szczecińską fabrykę, nie, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. I to jest taka pozycja, która myślę, że na półce każdego fana Junaków powinna się znaleźć. Jest tu i dużo zdjęć, i historii, i fajnie to wydane, w twardej oprawie. Tutaj też jest o samochodzie, o smyku. Także jak najbardziej polecam, jak chcecie dla siebie, jak chcecie sobie zrobić prezent na święta, to polecam taką książeczkę. A ja nie mam takiej książki u siebie w swojej bibliotece, więc muszę jedną zabrać. Widziałeś to zdjęcie? Gdzie ty to zdjęcie wyczaiłeś? O Boże, jakie tutaj było. Zdjęcie jest fajne, tylko jest niepełne. Czy to była cenzura? Trzeba było wyciąć. Znaczy, że miałem łańcuchów, kurde. Jak Popek. Ty to widzę, nagrywasz. Zobaczcie, że robiąc zdjęcie z rodziną, warto być w środku, bo jak jesteś na zewnątrz, to cię wytną. Słuchajcie, między innymi Eddie on Road Glide wylicytował wczoraj tablicę ze Stanów. I już te tablice lecą do ciebie. Dodam ci tam jeszcze jakąś naszą ulotkę plus ulotkę Oldtimers Klubu Poland. Tam się szykuje mega zlot Harley'a. Dostaniesz też tutaj, o, dostaniesz moją wizytówkę bezcenną. Dostaniesz jeszcze jakąś naszywę, ulotkę Weby, żebyś wiedział, gdzie jechać w sierpniu. I co jeszcze, damy coś tu Ediemu? Eddie jest nowy na kanale, więc coś... Cukierka. Nie wiem, czy cukierki. Ale jeszcze smycze dostaniesz. I słuchaj, jutro masz u ciebie w paczkomacie paczuchę. Także daj znać w komentarzu koniecznie, jak dojdzie do ciebie. Cukierka? No przecież mówię cukierka, nie? Aha, cukierka. No dobrze, to będzie miał słodko. Słodzi sobie ten. Słodzi życie. Gdzie jest jakiś kartonik? Na górze. Na górze kartonik. No dobra, 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 dobra. Niech leci. Ja już ten, zaczynam, słuchajcie, zaczynam przygotowywać rzeczy na licytację na przyszły poniedziałkowy live. Mam takie tabliczki, Road 66, takie fajne, o. To będzie licytowane na pewno. To będzie licytacja, będzie taki szyldzik też Road 66. No tam będę wam to wcześniej chyba pokazywał właśnie, przypominał, żebyście wiedzieli co i jak. Tu jeszcze może, o, taki fajny szyldzior tłoczony Harley'a. No i jeszcze coś tam na pewno wynajdę, fajne te licytacje są, dzieje się, jest napięcie, emocje. Łysy, ty brałeś udział w licytacjach wczoraj? Co? Bo tutaj przygotowałem już kolejne rzeczy na licytację, widzisz? Tak, marzyłem o... Licytowałeś coś, czy nie? Tak. Łysy nie licytował, bo się wstydził. A, wczoraj na live też pokazywałem, że mam te kurtki takie dziecięce Harley'a, tylko że to są na 3-4 latki na dziewczyny, fajne dwustronne, więc jak ktoś z was ma takie ten dzieciaczki, to mogę oddać w dobrym pieniądzu. Napiszcie do mnie maila marcin@motozloty. Są takie dwie kurteczki. Za niedużą kasę oddam. Dobra. Ła, tu światłość wiekuista. Dzięki, słuchajcie, za wszystko. Dzięki za wsparcie. Dzięki za łapy w górę. Dzięki za subskrypcje. Dzięki za komentarze. To wszystko napędza mnie do pracy, do działania. I dzięki temu właśnie tutaj prawie codziennie filmy dla was wpadają. Dzięki dla całej tam zakrystii, na wszystkich, wszystkie osoby z Makipy, czyli te osoby, które właśnie komentują, udzielają się,
Pomaga to jakby w zasięgom temu, że te filmy gdzieś lecą dalej, pokazują się, zwiększają się zasięgi, a to wszystko jest bardzo fajne i za to ślicznie Wam dziękuję. Widzimy się na dole za chwilę w komentarzach i do zobaczenia, do jutra, miłego wieczorku, hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Chciałem Was serdecznie zaprosić na imprezy targowe, motobazary. Impreza toruńska 2 kwietnia. Będziemy tam z naszym sklepem, będę też tam z kamerą. Zapraszam też na warszawski bazar motocyklowy, który się odbędzie w dniach 15-16 kwietnia. Będę tam też oczywiście. W tym roku, słuchajcie, impreza przeniosła się na Służewiec z Bemowa. Mam nadzieję, że będzie rewelacyjnie i że się spotkamy. Do zobaczenia! Trzymajcie się, hej! Słuchajcie, jeszcze Wam powiem taką informację, bo mam taką instrukcję, może instrukcja? Tak, instrukcję obsługi do motocykli WSK pojemności 175 cm. I teraz ją sobie tak przeglądam i zobaczcie, to jest do Dudka między innymi do Dudka, a teraz patrząc na ceny Dudków tam, nie wiem, po 20, 30, 40 tysięcy, to ta instrukcja, słuchajcie, może być warta miliony! Łysy, widziałeś? Łysy nie widział, ty łysy w szoku jest. Słuchajcie, łysy w szoku jest, bo jak on widział ceny Kobuza. Ty mówiłeś, że ty jeździłeś taką WS-ką kiedyś, co? Tak. Kobuzem nie. A czym jeździłeś, łysy? 125. To nie, to się nie zaliczasz. To się nie zaliczasz, bo tu jest. Ale w tak o, zwanej Dudek. Stajni było też enduro. WSK enduro. WSK enduro miałeś? Tak. No matko, nie powinien. Nie jeździłem, bo dziadek nie zabronił. Nie pozwolił ci. Pilnował tego. WZ, patrzcie, ale była, 80. To była ta sportowa. Grzegorzu, spytaj się dziadka, gdzie jest ta WSK. Gdzie jest? Ja ją chętnie przytulę. Najlepiej za 120 zł.